Cześć, ze strony Kuba. Patrzę z kanału podróżach, podróżowaniu i wszystkim tym, co z tym związane. Nadal jesteśmy w Turcji, w Istambule. Jest godzina 7:40 rano, czyli nie jest tak tragicznie, jak było dwa vlogi temu, ale nadal jest dosyć wcześnie. Wstałem ci wcześniej, bo niebawem mamy samolot do Gruzji, jak mówiłem, ale chciałem przepłynąć się z wami z Europy do Azji i być może z powrotem z Azji do Europy. Także zapraszam. Okej. Słuchajcie, najpierw musimy kupić żeton. Żeby po prostu wejść na drugą stronę. Tu jest taki automat. Żeton kosztuje 2 lire. I okej. Tu jest. 2 lire za jakieś 4,50 w jedną stronę. Przechodzimy, czy już nas wpuszczają na statek, czy nie. Tutaj właśnie przypłynął przedni i ludzie sobie wysiadają. Także pewnie za chwilę zaczął nas wpuszczać. Szczególnie, że już tutaj się... O, gdzie pan? No i zaraz sobie wejdziemy do środka. I możemy. Dobra, ja tu wchodzę. Staram się zająć miejsce na dole, na roweczce. Wszyscy idą do góry, ale my sobie pójdziemy gdzie indziej. Pójdziemy sobie tutaj. Z boczku. Gdzieś tam na końcu usiądziemy. Ponieważ tam jest troszeczkę niżej. O, trochę nam je rzuca. Zaraz się rozstawię. Za chwilę będziemy ruszać. Ja siedzę na rufie, w związku z czym mam tutaj silnik. Będzie prawdopodobnie troszkę głośniej, ale mam też lepszy widok i lepsze ujęcie. Powiem wam szczerze, że kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Istambułu, a wcale nie było to dawno temu, bo było tylko miesiąc temu, ulokowano mnie w hotelu w części europejskiej, a do pracy jeździłem do części azjatyckiej. Codziennie musiałem brać ten prom, w którym teraz właśnie sobie płyniemy. I to naprawdę była jedna z tych rzeczy, która bardzo mnie kupiła. Jest to coś na pewno nietypowego, tak? W Polsce biorę do pracy autobus albo tramwaj, tudzież metro. Natomiast prom to jest niewątpliwie coś nowego. Szczególnie jeśli sobie popatrzymy na panoramę, to naprawdę te codzienne wczesne wstawanie, zejście na dół i przypłynięcie promem do części azjatyckiej jest czymś bardzo, bardzo fajnym. I mimo że powtarzam to już któryś raz, za każdym razem tak samo mi się podoba. Ale popatrzmy sobie tak po trosze na Istanbul. Więc tutaj jest port, z którego właśnie sobie wypłynęliśmy. Jest to port Karakoy i płyniemy sobie do portu Kadıköy. W oddali, ten taki najbardziej w centrum, jest tak zwany nowy meczet. A tam ciut dalej, on jest taki biały w tej chwili, ponieważ słońce na niego patrzy, a tam ciut dalej, teraz bardziej postaram się koncentrować, jest tak zwany meczet Sulejmana. Po środku jest most, który łączy te części. To jest nadal część europejska, cała. My sobie na Bosfor zaraz dopiero płyniemy na Ciśninę. Pod tym mostem jest bardzo dużo restauracji. One bardzo fajnie wyglądają w nocy, wizualnie. I z racji na swoje położenie byłem przekonany, że są to jakieś bardzo ciekawe miejsca. Niestety myliłem się. Jeden ze znajomych tutejszych powiedział, że owszem, są to wizualnie ciekawe miejsca, głównie nastawione na bardziej co majętnych turystów. A że ceny w Istambule nie są najmniejsze, w związku z czym mogę sobie tylko wyobrażać, ile może kosztować tam kolacja. Płyniemy sobie dalej. Zielone nie chlupło. Okej. Tam w oddali na górze ten meczet, który widzicie, i ta taka mała wieżyczka, to jest cały ten kompleks, to jest jeden z najsilniejszych zabytków Hagia Sofia. Bardzo, bardzo
bardzo, bardzo stary. A tutaj przed nami to taki kompleks malgryczny, który wystaje tuż za statkiem. To jest właśnie ten taki pałac Topkapi. A tam ciut dalej te wieżyczki wystające, to jest właśnie Hagia Sophia. Okej, okay, tutaj się przed nami wyłania już cieśnina Bosfor. Tam akurat ten nowy, nie wiem, ten meczet Sulejmana, który dosyć góruje nad tą częścią miasta, jest akurat ładnie oświetlony. Mamy trochę chmur dzisiaj, co jest, przyznam szczerze, niespodziewane. Z tego względu, że liczyłem na takie bardzo dobre, ładne, żółte, poranne światło. Ale no niestety, póki co go nie ma. Tam jest jedna z łodzi prywatnych. Łódź, na którą ja płynę, którą widzieliście na samym początku tego filmu. To jest łódź operowana przez, no, tak jak komunikacja miejska. Ona jest większa, zabiera na przykład więcej osób. Generalnie ma lepsze porty, to znaczy między Karako i Kadiko, do którego płyniemy, ona jest lepiej usytuowana. Podróż trwa, no, to już jest kwestia minuty czy dwóch, ale przybija to troszeczkę, ta prywatna łódź przybija, jeśli chodzi szczególnie o tę część europejską, czyli o mój powrót, to przybija do trochę gorszego portu, no i trzeba trochę nadrabiać nogami. Tu już mało wypływamy sobie na tą ciśnikę. Coraz więcej na takiej tej ogólnej panoramy widać. Tam w oddali, nie wiem czy to widać, jest taka bardzo mała biała latarnia morska. To jest latarnia morska Kantur Karan. Starsza. A ja sobie teraz na drugą stronę przejdę z wami, bo za chwilę po tamtej stronie będzie troszeczkę ciekawszy widok. Okej. Okay. Tam zostawiliśmy Karakoj, ten jakby port pasażerski. Widzicie również taki duży statek, ponieważ na całej tej linii rozciąga się po prostu normalny port, bardziej pasażerski, ale jak i cargo. Tam jest nawet jeden taki dalitowy żeglowiec. Przed nami jest również, na tej linii, tutaj ciężko mi to oczywiście wskazać z tej perspektywy, ale jest również Muzeum Sztuki, które się tutaj znajduje. Ładnie ten pałac wyłania. To jest ten pałac, o którym mówiłem, Topkapi, tuż za tą łodzią prywatną. A tutaj z kolei, no właśnie, Bosfor, statki transportowe przepływają cieśninę. Tutaj nam się wyłania coraz większa i większa perspektywa na miasto. A tę jego starszą część oczywiście. Tutaj możecie sobie porównać z nowszą częścią. Z tej strony jest dużo więcej słońca, ona tak się wciera w kadr. Ale to dobrze, bo to są lepsze widoczność. Dużo nowych budynków. Mój znajomy zauważył, że sporo z nich wykonane jest jako, czy zbudowane są dwa, jako bliźniaki. Jak się przyjrzycie, prawdopodobnie dojrzycie właśnie tej taki. A to jest taka mała wyspo, wieżyczka, chyba nie latarnia. Ona się nazywa, to jest wieża Madien.
Także słuchajcie, te promy kursują mniej więcej co 20-30 minut. Wczoraj byłem o 6:00, były. Ostatni bodajże ze strony azjatyckiej odpływa około godziny 23:00. Potem kursuje jeszcze troszeczkę linii prywatnych, a żeby wrócić na część europejską, albo vice versa, są jeszcze autobusy, jak się okazuje, zresztą się tego dowiedzieliśmy. Nie prowadziliśmy jeszcze tego, na szczęście udało nam się zdążyć. One odpływają, co już chyba mówiłem, co 20-30 minut. Na pokładzie dosyć częstej, a w takich bardziej wcześniejszych godzinach, bo dzisiaj nie dość, że jest chwilę po 7:00, to jest jeszcze sobota, czyli siłą rzeczy oczywiście mniej osób pracuje. I po prostu nie ma, liczyłem, że napiję się małej herbatki. Kurczę, mi to słońce wchodzi w oczy, sorry. Liczyłem, że napiję się herbatki albo coś zjem, ale niestety nic z tego. Tam pomału zaraz nam zacznie wyłaniać port cargo, który zaraz zobaczycie. Tutaj już, to już jest część azjatycka. Teraz mam wrażenie, że pod słońce teraz kręcę, w związku z tym na szczęście nas zachodzi. Mamy ten pałac Topkapi. Po środku jest właśnie Hagia Sofia. To takie mniejsze. A te takie wystające. A na samym końcu mamy tak zwany Blue Mosque, niebieski meczet. I Hagia Sofia i ten niebieski meczet to są takie dwie. Jakbyście otworzyli przewodnik, to takie dwie największe atrakcje turystyczne Istambułu. A czyli samo miasto całe w sobie, co mam nadzieję, że widzieliście na moich blogach, jest po prostu fenomenalne. I naprawdę polecam. O, okej. Okay. Tutaj słońce nam zaszło. Podejrzymy sobie. Ujęcie niemalże jak nocy, a to tylko to po prostu jest słońce, które jest z tej strony, mocno przydaje te znaki. Na szczęście akurat jest za chmurą, ja nie wiem, czy będzie padać, pewnie nie, wtedy też te chmury się zbierały i nic z tego nie wyszło, ale zobaczymy. Tutaj jest oczywiście port cargo, no to nie jest nic pięknego, wiesz, to nie jedyny port tego typu, który jest tutaj w Istambule i w okolicy. Sporo jest tutaj dużych budynków. Jeśli chodzi o tę stronę, to jeszcze tak dobrze jej nie znam. Jeszcze kilka budynków, które będą ciut dalej. Tu jest, teraz nam się wyłania takie dobre porównanie. Aparat zaczął mi obejmować tą właśnie starszą część i tą nowszą. Starcze oczywiście zero wieżowców, niczego nie pokopano, nawet na siłę. To stare miasto, to uczucie starego miasta jest podtrzymywane, mam wrażenie, bardzo dobrze. Natomiast po prawej stronie, tutaj bardziej za tymi żurawiami, no to już jest ostro. Wiadomo, Istanbul to nie tylko miasto historyczne, ale również ważny ośrodek biznesowy. Więc nie dziwią te różnego rodzaju budynki. Aczkolwiek starsza część, wiadomo, 100 razy lepsza. To będzie trochę drugi chyba odcinek vloga. Myślałem o tym, czy chyba dwa razy, czy nie wstrzymać nagrywania, nie zrobić przejścia. No ponieważ jak pojawiają się takie większe plamy morza, to nie za bardzo mam co powiedzieć. Oczywiście mogę gadać o kłopotach, ale tego chcę uniknąć. Ale postanowiłem, że nagram całe przepłynięcie, co do sekundy, żebyście mogli to zobaczyć. No i ocenić jako taki klimat tego, no jest całkiem fajny. My teraz zbliżamy się tutaj przed naszym przepłynięciem do Kadit.
blisko i zatrzymamy się na chwilę. Po prostu jest taka stacja, można powiedzieć, na bardzo starym dworcu. Ten dworzec został wybudowany w XIX wieku. Jest to jeden z głównych dworców w Istambule, nie jedyny, ale też najstarszy. Ja może chwilę siebie pokażę, korzystając z okazji. Zatem ten dworzec, on jest, jednak jest bardzo duży, jak za chwilę zobaczycie. On to my się pomału do niego zbliżamy, ale szczególnie w nocy robi bardzo fajne wrażenie. I tak troszeczkę z zewnątrz, to znaczy, że to wygląda jak dworzec. To wygląda jak kurczę, jakiś stary pałac, wielki hotel, pięciego stopy. Także jak dowiedziałem się, że jest hotel, no byłem mocno zszokowany. Stąd też oczywiście jest stacja przesiadkowa, część ludzi wsiądzie, część wysiądzie. Ten dworzec tylko jakby można jechać w jedną stronę, tą część oczywiście azjatycką. Pociągi, które dojeżdżają nie tylko z Turcji, bo właśnie stąd na przykład rusza pociąg do Teheranu. Bardzo kusząca opcja. Tutaj się zatrzymują i ludzie sobie wskakują na promu. Gdy się wychylę, już pomału zaczyna go być widać. Tak sobie spokojnie z tej strony przybywamy. Dobrze, płyniemy dalej. Znaleźliśmy minutę, kurczę, niefortunnie. Z tego względu, że skończyło mi się miejsce na karcie, byłem święcie przekonany, że wykasowałem starsze filmy, które robiłem, ale jednak nie zrobiłem. W związku z czym musiałem się szybko uporać z brakiem miejsca, ale już to się udało. Zmieniliśmy też kąt, w związku z czym wreszcie możecie wiedzieć troszkę więcej szczegółów o dobrego dworca. No i tutaj tak naprawdę dworzec nie jest daleko, takie koło trzeba zrobić. To jest już nasza przystań, tutaj zaraz przybijemy. To jest, słuchajcie, już Azja. Także nie z Azji do Europy w całe 20 minut. Po tej porze jakoś nam jeszcze wcześniej poszło. Znaczy nie wcześniej, tylko szybko. W okolicach 16-17 minut. Bo być może też jest mniejszy ruch na wodzie. Mógł mieć jakąś szybszą ścieżkę. Tutaj właśnie ten sam statek, tak, MPK, ZTM, jakbyśmy powiedzieli po polsku. Tak wygląda, za którym teraz ja płynę. Ale tu już pomału sumujemy. Także polecam wszystkim. Jeśli będziecie w Istambule, na pewno będziecie chcieli przemieścić się do tej części drugiej azjatyckiej, aczkolwiek gro turystycznych rzeczy. Mieści się po stronie europejskiej, do której no nie musicie brać promu, ale polecam. Po pierwsze tak po prostu, żeby poczuć trochę bardziej tę atmosferę miasta. Po tej stronie azjatyckiej też jest sporo takich fajnych ulic i marin. No po prostu bardzo, bardzo fajne, takie dosyć żywe miejsca. Plus to, żeby troszeczkę pewnie po wodzie, no się jednak ciut różni od tej części europejskiej. Nie to, że nagle Wenecję czytałem, no na zasadzie takiego mega kontrastu, o tu Europa, a tu Azja, tak. Tutaj bardziej chrześcijańsko, tutaj bardziej jakoś muzułmańsko, nie. Istanbul póki co ma dla mnie jedno uczucie, to jest po prostu, że jesteśmy się stricte z jednego kontynentu na drugi. Jesteśmy w Azji, a konkretnie tak jak tamte polscy wychowywać nazywał się Karakoj, tak ten nazywa się Katikoj. Strasznie ciężko mi to pamiętać, ciągle mi się myli, ale jesteśmy w Katikoj, jesteśmy w Azji. To tyle ode mnie, do zobaczenia na kolejnych vlogach. Tymczasem hej!